Dziś zapraszam na zestaw startowy, czyli jeżeli coś Wam się w filmie podoba, to pod filmem w jego opisie znajdziecie linki do każdego produktu. A jeżeli Wam się nie chce kupować pojedynczych produktów, to przygotowaliśmy dla Was specjalny zestaw. Klikacie i w ramach jednego zestawu kupujecie dokładnie wszystko, co potrzebne jest do zrobienia właśnie tej pracy. 2 kwadratowe pudełka oraz farbę białą akrylową. I od tego zaczynamy. Oba pudełka malujemy na biało jeden raz i zostawiamy do wysuszenia, a w tym czasie zajmiemy się papierem ryżowym. Zaczynamy od wycięcia 2 głównych obrazków. Pasują na wieczko znakomicie, więc nie trzeba z nimi nic robić, wystarczy przykleić. W zestawie do klejenia znajdziecie klej z werniksem. Przed przyklejeniem sprawdzamy, jak otwiera się pudełko, żeby przypadkiem naszego obrazka nie nakleić do góry nogami. A przyklejanie jest proste, smarujemy powierzchnię, przykładamy obrazek i wszystko od góry zasmarowujemy klejem. W zestawie znajdziecie 3 farby, które świetnie pasują do tej pracy. Białą, brązową oraz turkusową. One naprawdę znakomicie pasują bez względu na to, w jakich proporcjach je wymieszacie. Biały turkusowy i odrobina brązowego da Wam taki przyjemny, jaśniutki kolor. A jeżeli tak jak ja lubicie klimat vintage, wystarczy dodać troszkę brązowego. Albo można dodać naprawdę dużo brązu, jeżeli taka kolorystyka Wam odpowiada. Farbę można od razu wymieszać na talerzyku i wtedy malować, albo tak jak ja, jeszcze na mokrą farbę dokładać kolejne kolory. Dopóki farba nie wyschnie, zabawa kolorami jest bardzo fajna, a cała przyjemność po Waszej stronie. A jeżeli po wyschnięciu jednak okaże się, że to nie jest ten kolor, który miał być, to nic nie szkodzi, przecież wszystko można przemalować jeszcze raz. Jak widzicie, drugie pudełeczko zaczęłam malować w kolorach brązu, a dopiero potem dodałam turkusy. Farby dobrane są tak, że kolejność mieszania kolorów jest naprawdę dowolna. Biała farba akrylowa oraz szablon ze śnieżynkami. Odbijając śnieżynki należy uważać, aby na pędzelku gąbkowym było naprawdę maleńko farby. Gąbeczką o szablon uderzamy naprawdę delikatnie, wiele razy, ale delikatnie. Mocne dociskanie gąbki może spowodować podciekanie farby pod szablon. A jeżeli śnieżynka odbije Wam się za delikatnie, to potem można ją poprawić białą farbą. Jeżeli obawiacie się odbijać śnieżynek na dole, żeby coś się nie popsuło, to zawsze można je zastąpić białymi kropeczkami. To także będzie wyglądało świetnie. Ten sam zestaw farb i tym razem stawiamy na brąz, ponieważ za chwilę gąbeczką będziemy przyciemniać brzegi. Podobnie jak w przypadku odbijania śnieżynek na pędzelku, zostawiamy bardzo, bardzo mało farby. I dopiero prawie suchą gąbeczką będziemy cieniować brzegi. Jeżeli po pierwszym przelocie uznacie, że cieniowanie jest za słabe, można je powtórzyć drugi, a nawet trzeci raz. Do tego stylu pracy znakomicie pasuje chlapanie. Do drobnych kropeczek najlepiej jest użyć zwykłej szczoteczki do zębów. A teraz przyda się wygałaczka i nasza biała farba akrylowa. Niby drobiazg, ale podbicie bieli na naszej pracy znakomicie ją ożywi. Odrobinę białej farby nakładamy w miejsca, gdzie biel ma być najjaśniejsza. Zawsze znakomitym pomysłem jest wzmocnienie białym kolorem pierwszego planu, czyli tego, co na obrazku jest najbliżej. A ja dorobiłam jeszcze śnieżynki, bo myślę, że one dobrze wyglądają na takiej zimowej pracy. Na papierze ryżowym znajduje się jeszcze 5 dodatkowych obrazków. Jeden z nich wkleję do środka, a 4 pozostałe ozdobią bombki. Obrazek doklejam, maluję kropeczki i oba pudełka maluję 2 razy lakierem akrylowym matowym. Dopiero wtedy doklejam wstążeczkę i pudełeczko prezentuje się tak. Witam w drugiej części filmu, teraz zajmę się ozdobą 2 bombeczek w kształcie serca. Bombeczkę nadziewam na pędzel i maluję jeden raz białą farbą akrylową. Na papierze zostały mi 4 obrazki, przykleję je z 2 stron każdej z bombek. Obrazki na bombki przyklejam tak samo jak na pudełka, czyli powierzchnię smaruję klejem, przykładam obrazek i wszystko zaklejstrowuję klejem od góry. Gdy klej wyschnie, przelatuję obie bombki lakierem akrylowym matowym. Jeżeli teraz na bombkach zrobicie turkusowe kropeczki, to wszystko będzie wyglądało świetnie. Metoda cieniowania jest identyczna jak w przypadku pudełka. Tam cieniowaliśmy brzegi, a teraz cieniujemy boki bombki. I jeszcze wygałaczka. Wygałaczką robię kropeczki, bo wydaje mi się, że teraz praca jest kompletna. Gdy wszystko wyschnie, jeszcze raz bombki maluję jeden raz lakierem akrylowym matowym.
W zestawie otrzymacie frędzle, które wystarczą na dwa fajne chwosty. W tej pracy biały chwost będzie wyglądał znakomicie, ale jeżeli macie ochotę jeszcze trochę pobawić się rękodziełem, to możecie pofarbować chwosty, tak jak ja to zrobiłam. Kolor chwostu zależy od Was. Wystarczy do odrobiny wody dodać farby akrylowej i już mamy świetną farbkę. A jeżeli macie ochotę na dwukolorowe chwosty, to możecie postąpić tak jak ja. Czyli najpierw cały chwost przefarbowałam na turkusowo, a później na brązowo dofarbowałam tylko końcówki. Żeby frędzelki wyglądały jak chwost, należy je skleić klejem na gorąco. Kleju na gorąco oraz szczoteczki do zębów w zestawie nie ma. Ale wszystko inne jest, nawet ta tasiemka, perełka oraz zakończenie do chwosta. Chwost można dokleić klejem na gorąco, ale jeżeli chcecie, żeby trzymał się bardzo, bardzo mocno, można zrobić w ten sposób, jak ja to zrobiłam. Jeszcze doklejam kokardkę z koronki i ostatecznie moje bombeczki do kompletu prezentują się tak. Jak wspomniałam, zestaw startowy przygotowany jest tak, aby ostatecznie Wasza praca wyglądała identycznie jak ta pokazana w filmie. Jeżeli pomysł Wam się podoba, to pod filmem jest przygotowany link, wystarczy kliknąć. Film był bardzo długi, dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.